Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Jestem Amerykaninem z polskim nazwiskiem. Mam dalekie polskie korzenie. Moi przodkowie wyemigrowali do Stanów ponad 100 lat temu, ale niestety język polski został stracony w naszej rodzinie sprzed wielu pokoleń. Urodziłem się i wychowałem się w Milwaukee, w stanie Wisconsin, i dorosłem mówiąc tylko jednym językiem, angielskim. Jako dorosły udało mi się dojść do dość wysokiego poziomu w nauce języka polskiego, no, sami ocenicie, korzystając z nietradycyjnej metody. Od 3 lat piszę artykuły i nagrywam filmiki na temat nauki języków obcych na moim blogu linguatrek.com i stworzyłem BiblioBird, aplikację webową do nauki języka angielskiego. No, właśnie zdałem sobie sprawę, że nie mam żadnego filmiku, w którym naprawdę przedstawiam się, i właśnie to zrobiłem. Mam nadzieję, że to było w porządku. Wiem, że to no, zbyt formalne. I nigdy nie wyjaśniłem, dlaczego robię to, co robię. Jeśli śledzisz moje filmiki, no, już znasz całą moją historię, ale nie wiesz, dlaczego to robię. I dla długoletnich fanów będzie stare zdjęcie, na którym mam długie włosy. No, pierwotnie nie chciałem nagrać tego filmiku, bo wiedziałem, że będę musiał opowiedzieć o mojej misji. I no, rzeczywiście misję mam, tylko że bałem się powiedzieć, że mam, bo duże korporacje i politycy mają misję. I no, mówiąc to delikatnie, zwykle to są same bzdury. I martwiłem się, że wy pomyślicie, że moja misja również jest bzdurą. Ale nauka języków obcych jest moją prawdziwą pasją. I czułem się, że wreszcie przyszedł czas, żeby podzielić się tym z wami. Moja misja składa się z 3 części. Przepraszam, że korzystam z notatek, ale jakoś wymyśliłem sobie naprawdę długą misję. No, dobrze. Po pierwsze, chciałbym zmotywować Ciebie do nauki języków i poznawania innych kultur. To może Ci pomóc w znalezieniu lepszej pracy, w rozszerzeniu Twoich perspektyw, w cieszeniu się z podróży. Zawsze jest lepiej, kiedy znasz trochę języka. Może Ci pomóc w powrocie do Twoich korzeń, właśnie jak sam zrobiłem, i w ogóle może wzbogacić Twoje życie. Po drugie, chciałbym rozwiać przekonania, że nie możesz nauczyć się języków albo konkretnego języka. Bardzo dużo ludzi myśli, że trzeba mieć talent do języków, albo że musisz nauczyć się na pamięć dużo zasad gramatycznych, albo że niektóre języki są o wiele trudniejsze od innych, albo że jesteś zbyt stary, żeby nauczyć się języka. I wszystkie te pokonania są fałszywe. No, każdy może nauczyć się dowolnego języka do wysokiego poziomu. Po trzecie, chciałbym pokazać Ci, jak nauczyć się języka w sposób przyjemny, szybki i efektywny. No, nie ma tylko jednej poprawnej metody do nauki. Oczywiście są efektywniejsze metody, ale najefektywniejsza metoda dla Ciebie zależy od Twoich osobistych preferencji, od Twojego charakteru, w ogóle od Ciebie. I chciałbym pomóc Ci znaleźć Twoją własną metodę. No, więc dlaczego to jest moja misja? Bo kiedyś byłem w tej samej sytuacji. Kiedyś potrzebowałem, no właśnie,
takiej pomocy i porad. Prawda jest taka, że sam poniosłem wiele porażek, ucząc się różnych języków obcych, zanim w końcu poniosłem sukces z językiem polskim. Tak jak wielu Amerykanów, w szkole uczyłem się języka hiszpańskiego. W sumie 6 lat. Graliśmy, śpiewaliśmy, uczyliśmy się gramatyki, zdawaliśmy egzaminy. Robiłem wszystko, co kazał mi nauczyciel i nawet miałem bardzo dobre oceny. Ale w końcu tylko udało mi się nauczyć się, jak zdać egzamin gramatyczny. W ogóle nie mogłem mówić po hiszpańsku po 6 latach. I codziennie rozmawiam z ludźmi, którzy mieli takie same doświadczenie z angielskim, albo z hiszpańskim, albo z jakimkolwiek językiem. Uczyli się przez 5, albo 10, albo 15 lat, ale nadal nie mogą zamówić w restauracji, ani rozmawiać na luzie z native speakerem, ani oglądać filmu bez napisów. I wtedy sam zdecydowałem, że nie mam talentu do języków, więc nigdy nie nauczę się języka. I poza tym, jaki miałby to sens? Co dałby mi język hiszpański? I wtedy nie miałem pojęcia, więc nie miałem motywacji, żeby kontynuować. Później, jako dorosły, poznałem wielu przyjaciół rosyjskomówiących. I jeden z nich jechał do Rosji i Białorusi, żeby odwiedzić swoją rodzinę. I zaprosił mnie, abym mu towarzyszył. I pomyślałem sobie, ojej, to taka wspaniała możliwość. Będę mógł zobaczyć i doświadczyć życie z perspektywy zwykłych obywateli tych krajów. No, muszę nauczyć się trochę rosyjskiego. A więc zapisałem się na kurs na uniwersytecie i no, sam kurs był bardzo ciekawy, profesor był fajny, ale tak samo jak na kursie z języka hiszpańskiego uczyliśmy się gramatyki, gramatyki i więcej gramatyki. A po roku pojechałem na tę wycieczkę znajomym i no, było fantastycznie, zupełnie przerażające, ale również fantastycznie. I jak obiecałem, oto jest zdjęcie, na którym mam długie włosy. Byłem tam na Placu Czerwonym. Oczywiście moja znajomość języka była okropna, ale to wystarczyło, żeby zostać zarażonym miłością do języków i do podróżowania w ogóle. Więc kiedy wróciliśmy, kontynuowałem ten kurs przez następne 2 lata, ale niestety nigdy nie byłem zbyt dobry z językiem rosyjskim. I z tego powodu stałem się coraz bardziej sfrustrowany, bo włożyłem bardzo dużo wysiłku w naukę języka rosyjskiego, ale kiedy miałem okazję ćwiczyć ze znajomym, tylko mogłem uczestniczyć w najprostszych rozmowach. I tylko kiedy mówił bardzo powoli i tylko z ograniczonym słownictwem, które znałem. Więc po 6 latach hiszpańskiego i po 3 latach rosyjskiego tylko opanowałem egzaminy gramatyczne. Biegłe mówienie i rozumienie obcego języka nadal było dla mnie dalekim, wielkim marzeniem.
Kiedy wreszcie przyszedł czas na język polski, znowu zacząłem kurs na uniwersytecie. Kurs był przyjemny dzięki profesorowi, który był starszym polskim panem, który opowiadał fajne historie. Ale po roku już było jasne, że nie nauczę się języka polskiego, tak samo jak nie nauczyłem się języka hiszpańskiego i rosyjskiego. Zadałem samemu sobie pytanie, czy chciałbym znowu nauczyć się, jak zdać egzaminy gramatyczne, czy chcę naprawdę mówić po polsku. I oczywiście, no, chciałem mówić po polsku. Więc był czas na wielką zmianę. Przestałem chodzić na ten kurs i zacząłem czytać o tym, jak ludzki mózg uczy się języków. I z tego, co nauczyłem się, zacząłem eksperymentować z metodą, w której czytałem i słuchałem Harry'ego Pottera po polsku. Na samym początku to szło bardzo powoli. Czytanie pierwszego tomu zajęło mi 4 miesięcy, ale rok po rozpoczęciu nauki tą metodą udało mi się przeczytać i przesłuchać wszystkie 7 tomów Harry'ego Pottera. Więc uczyłem się coraz szybciej, żeby było po prostu przełamać tę barierę. Przed tym eksperymentem miałem problemy z najprostszymi rzeczami, ale potem mogłem rozmawiać z native speakerami prawie na dowolny temat, czytać i słuchać książek oczywiście, oglądać filmy, pisać maile. I to wszystko się stało stosunkowo szybko. Uczyłem się sam, przeważnie, nie na kursie, bez nauczyciela i podczas gdy mieszkałem tutaj, w Stanach. I to było, no, po prostu świetne doświadczenie. Powiem szczerze, że to zmieniło moje życie na lepsze. Półtora roku po rozpoczęciu nauki tą metodą z żoną przeprowadziliśmy się do Polski na rok i od razu mogłem dać sobie radę z polską biurokracją, bo nie ma innego wyjścia w Polsce. No, mogłem dać sobie radę z urzędem skarbowym, z urzędem do spraw cudzoziemców, ZUS i tak dalej. Mogłem odbyć rozmowy kwalifikacyjne po polsku. No, mogłem znaleźć i wynająć mieszkanie. Często ludzie piszą komentarze pod moimi filmikami po polsku, takie jak: ojej, świetnie mówisz po polsku, musisz mieć wielki talent do języków. Chciałbym mówić tak dobrze po angielsku jak ty po polsku, ale niestety ja nie mam talentu do języków. I takie komentarze oczywiście są miłe, ale też mnie bardzo denerwują, bo ja również nie mam żadnego talentu do języków, bo gdybym miał, nauczyłbym się języka hiszpańskiego i rosyjskiego łatwo. Ale jestem tą samą nieutalentowaną osobą, jaką byłem wcześniej. Ja się nie zmieniłem, tylko zmieniłem swoje podejście. Więc jeśli zbierzesz wszystkie składniki skutecznej nauki, ty możesz nauczyć się dowolnego języka do wysokiego poziomu. Dobrze, teraz już mnie znasz, więc chciałbym dowiedzieć się trochę o tobie. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś przedstawił się w komentarzach poniżej. Jeśli oglądasz ten filmik na YouTubie, możesz oczywiście napisać tutaj, ale też zapraszam na artykuł na moim blogu, jest link w opisie. I proszę, napisz o swoim upragnionym rezultacie w angielskim,
w japońskim, w jakimkolwiek języku, którego się uczysz. Jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy go się nauczysz? Napisz w komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.